Jojo, siemanko, z tej strony Bardziej99, witam was w kolejnym odcinku z FSA19 i dzisiaj taka zapowiedziana seria z maszynami z Mod Contest, ale niektóre maszyny nie są z Mod Contest, bo na przykład był siewnik właśnie z Mod Contestu, ale zapotrzebowanie było 100 koni, takiego ciągnika, więc tego nie będę miał, no i mamy też parę rzeczy, no po prostu nie z Mod Contestu. No i tak, zaczynamy sobie od początku, więc tak, tutaj mamy, wow, coś się stało, mamy pług otwornika, przestawię go, trzy skipowy, tutaj mamy dwukółkę z paletą, europaletą, więc tak, otworzymy tu bramę już, tutaj mamy tour do uwysłysać za 63p, tutaj mamy bizona rekorda, ZO 58, zostawiam to otwarte, bo mi się śniwa, więc tak, tutaj mamy przyczepę D47B, czy takiego, nie wiem, nie pamiętam tej nazwy. Tutaj mamy właśnie 63PK, do tak, właśnie ten tu jest. Tu mamy taki agregat, nie wiem jak się nazywa. No i tutaj mamy pole. Mamy cztery pola. Tutaj jest jedno pole, tu jest pszenica, tu jest owias. Dzisiaj będziemy kosić sobie owias. Mamy kury, mamy europalet właśnie i będę sobie pakował właśnie jajka na europalety. Tu mamy brony, piątki, nowe takie. No, co się dzieje? No nie wiem, bo się przesuwa wszystko. Patrzcie, na siłownik. Dobra, chodźmy dalej. Tutaj mam, nic nie mamy, tu mam kota, kupiłem przez płot. Tu mamy Amazonkę, właśnie. No, nie wiem, co tak się dzieje. Właściwie mówiłem o tym silniku, że on ma mniejsze zapotrzebowanie. Tutaj nic nie mamy, tu będzie zboże przechowywane. tutaj nic nie ma. Tu mamy autosądę 47, taką wysoką. Tu mamy 60. Dzisiaj będzie pojeżdżał na nią, na żniwach. Tu mamy header do bizona, który zaraz będziemy przyczepiać. Jak zwykle zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. No i zostawcie subskrypcję. Dobra, odpalamy sobie tego bizona, rekorda. Aha, to jak widać, ten nowy. To jest z tego Mod Contestu. Dobra, musimy powoli wyjechać. Trzeba włączyć sobie hudy. Jedziemy sobie jakoś powoli do przodu, potem do tyłu, o, to znaczy tylnie zamkniemy wrota. Dobra. Będziemy też potem sobie jeszcze, jak będziemy robić jakieś prace pożniwne, czyli będziemy kupować też obornik i takie sprawy, to dokupię właśnie, będę kupował inne maszyny, albo będę pożyczał po prostu. Nie wiem, że będą... z czasem, jak będzie coś do roboty, to będzie ona kupowana, pożyczana. Dobra. Podjedziemy sobie header. Dobra, chyba wszystko jest ok. Cofamy sobie. Dzisiaj mam takie jedno jeszcze duże pole. No i ono będzie cięte, na ten największy pole będzie cięte na słomę. Tu będziemy sieczkę wszystko ciąć. Pola. No i... rozłożyć. Dobra. Wszystko działa, bo góry chyba. Ja się jeszcze nie leci. Dobra. Myślę, że się do mnie nie będzie ok. Będą dwa odcinki ze żniw. Jeden będzie owiec, a drugi będzie pszenica. No i potem jakieś pracowanie i trochę pożniwo oczywiście.
wszystko będzie. Szybko ten kombajn jedzie do tyłu. Nie chcę przewalić w coś. Zrobię sobie dwa przesiąki. Lecimy. Możesz ci też napisać, jak tam spędzać wakacje. Na ile osłania się te wakacje. Na razie jest fajnie, tylko ta pogoda jest zimna bardzo. Jak na wakacje to nie jest pogoda. Na wakacje właśnie. To na zimę. Znaczy no, wolałbym, żeby to było tak w czerwcu, co nie? Wtedy, gdy chodzimy do szkoły. A tak, żeby teraz było cieplutko, żeby można było wyjść na dwór i tak. Tak, no praktycznie, no jak jest tak bardzo zimno, to nie wyjdziesz, co nie? Piękna sieczka leci. Zimno. Dobra. Będziemy, pewnie owiec będzie sprzedawany. To będzie leżał, co nie? Tam. Pszenicy pewnie będzie, z jedną przyczepę sobie zostawię, albo trochę, dwie przyczepy sobie zostawię. Będzie jako karma dla kur. Wiadomo, pszenicy będą spać dla kur. Dobra, tu zrobimy poprzeczniak. Wycofujemy. Uwalniamy poprzecznik. Posiwy. Dobra, lecimy sobie. Lecimy teraz tędy. No to zamienało tutaj kawałek. On się kurzy na mnie oczerę. To co widzę, że jest suche. Kurczę. Nie wiem, sobie tak jeździć dookoła. Jedyny minus tego bizona, że nie ma po prostu kamery, że się stoi, nie? Ale widać, że tu jest taki w tym bizonie. I nie jest zbyt potrzebne, bo widzimy, co się tutaj dzieje, nie? Więc nie jest jakoś bardzo potrzebne. Bo widzę cały header, a czasami w tych kombajnach jest bardzo daleko ten podys cały. A tutaj to. No i nie widać po prostu tego. Jest bardzo słabo. A tutaj jest widać, że widać cały header. Znaczy nie widać tylko tych początku tego headera, czyli tego początku tutaj. Tylko, a tu widać całą już jak się wszystko, jak całe zboże być. Ogólnie myślę, że się zapowiada fajnie ta seria. W następnym odcinku pewnie pobiorę jakąś prasę i będę prasować sobie. Wyprasujemy wszystko. Co no tam to pole jest? Pszenicy. Oczywiście nie zrobimy tego całego pola, znaczy zrobimy tak zbiornik i wystarczy na razie.
odcinku. Ogólnie już nie powinno być tak lagów. Trochę zmieniłam ustawienia w farmingu i w OBS-ie. Powinno być ok. No to będzie pewnie tak ze zbiornik. No, a ja myślałam, że to będzie więcej i naszykowałam większą przyczepę. Może nie wejdzie. Będzie tak no tak z 3000 litrów, bo tu w farmingu jest to wszystko w litrach. No albo nie no, będzie tak zbiornik i tak ćwiartka, co nie? Nie wiem, czemu tak pod skosem jechałem. Ale dobra. Czy nawet zbiornika nie będzie, ludzie, kochani. Co się stanie? Wsypę chyba... Jadę do stodoły i ostrzegam, że nie wsypać się do tego. Tak średnio, co nie? Nie opłacą mi się nawet na przyczepę tego wysypywać. Nawet zbiornik. Będzie się nie opłaca. Potem olej do wypiprowania tego, a tak tu od razu z bizona się wyleci. Wszystko. No i znowu jadę po ukosie. Dobra, okej. Okay. Jeszcze dwa, trzy przejazdy będzie jeszcze. Na oko, moim zdaniem. No, ładny bizon, dokładnie, nie powiem. Bizon, ale nie powiem, co nie. Moim zdaniem to jest bizon, tylko ma po prostu był remont kabiny, co nie. No to tak jest, no. To jest prawda, co nie. Moim zdaniem to jest prawda, naprawdę, bo to nie jest taki niepowiem. To jest, bo bizon jest... No, po prostu widziałem kiedyś z niebieskiego bizona, ale... Nie przesadzajmy, tak? To nie jest New Holland. To po prostu bizon, który ma wyremontowaną kabinę. Jest ładnie wymalowany, co nie? Że widać, że był u lakiernika. No. Więc moim zdaniem to nie jest New Holland. Ale ja tak uważam, co nie? Nie to, że wy też musicie tak uważać. To ja uważam, tak? A wy możecie sobie uważać inaczej, tak? To jest tylko moje zdanie. Zbiornika nawet to ludzie. Zobaczycie jak się wysypuje to wszystko do stodoły. Jak już będę mógł to wysypać. Będę chciał tak bardziej z boku, bo pszenicy będzie więcej, no to pszenica będzie tak inaczej. Trochę. Dobra, gitara. Git is my honest. Tak się zastanawiam, czy wysypać. Nie, czy nie wysypać tutaj gdzieś. Dobra, wysypiemy tam jako. Nie wiem, czy. Mam nadzieję, że wejdzie header. Dobrze, się odczepi, no bo tutaj w bizonie to się tutaj tylko. W tym akurat jest łatwo. Tutaj przewody się. Tak podjeżdża się, zaczepia się od dołu i przewody, co nie? No i tyle. Trzeba otworzyć te wrota. To coś muszę. Dobra. Teraz. A nie, teraz się te otwierają. Dobra, trzeba trzeba. Chyba nie będą otwarte wszystkie trzy. Nie, ja trzeba mam przyjąć do 60. Oe! Szamy. Nie wykręcę go tutaj. Zbytnio. Albo może, dobra.
Aż w środkę przewala. Właśnie na tamtą stronę. Przejdzie buzon? Header. Przeszedł, dobra, gitara. Wysypiemy tutaj. Mamy zawsze podkręcić trochę jeszcze. Znaczy chudy. Chciał się. A dobra, bo. Dajcie, tak? Dobra. Dobra, to się najwyżej przyjdzie, bo przegarnie, co? Garnie się do tyłu i tyle. Nie mówię, i tak dużo tego nie będzie tutaj. Do owsa. No i gitara. A, bo wiecie co, niech stoi tutaj ten bilonek. Dobra. To będzie koniec tego pięknego odcinka. Piękny widok bizon. No i co? Zostawcie oczywiście suby, łapkę. No i napiszcie jakiś komentarz. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie. Cześć.